Chciałem zadać pytanie. Znacie takie nazwiska? Tony Robbins, Hal Becker, Robert Kiyosaki, znacie? Ktoś zna? Znają. Wszystkie te osoby mają dwie wspólne cechy. Co najmniej dwie. Pierwsza cecha to jest taka, że wszyscy współpracowali z Martinem Tarberem. Z Marszałem. Marszałem. Tarberem. Marszałem Tarberem. Ale się od niego uczyli. Uczyli się od niego, niewątpliwie. Druga wspólna cecha, która ich łączy, jest taka, że dzisiaj nie wyznamy. Natomiast Martin Turnau, który po 30 latach pobytu w Stanach Zjednoczonych wrócił 2 lata temu do Polski, ma z nimi jedną wspólną cechę. On również współpracował i uczył się od Marszała Tarbera. I on dzisiaj wystąpi. Podobieństwo nazwisk i twarzy nie jest przypadkowe. Prywatnie Martin jest bratem Grzegorza Turnała. Martin Turnau dzisiaj powie nam o tym, co dla nas, dla każdego z nas, dla każdego Toastmastera jest bardzo ważne. Powie o przywództwie. O sprawiedliwym przywództwie. Martin Turnau. Witam Was serdecznie. Komu z Was zdarzyło się kiedykolwiek popełnić błąd? No, cieszę się, że nie jestem jedynym. Dobrze, a teraz komu z Was zdarzyło się popełnić błąd, obiecać sobie, że już nigdy tego błędu nie popełnicie i popełnić go jeszcze raz? No właśnie. Jakie są najczęstsze reakcje, gdy popełniamy błąd? Czy ktoś może z własnego doświadczenia, a może z obserwacji innych? Co się często zdarza, gdy osoba popełnia błąd? Poczucie winy. Złość to jest jedna rzecz. Poczucie winy. Poszukiwanie winnego. O to mi chodziło. Bardzo dobrze. Obwinianie innych o to, że tak naprawdę to ja popełniłem błąd. Bardzo częsta reakcja. Zaobserwowaliście to może u polityków? Nie. Nie. No dobrze, jeszcze są inne reakcje. Kto mi jeszcze podsunie inny typ reakcji na popełnienie błędu? Usprawiedliwianie się. Kto to powiedział? Świetnie, doskonale, o to chodzi. Usprawiedliwianie. Nie dokończyłem tego projektu, dlatego że drukarka nie działała, było za mało tuszu, nie było czasu, żeby pójść do sklepu, żeby go dopełnić. Zdarza się? No jest jeszcze jeden typ reakcji, być może troszkę rzadziej spotykany, ale niemniej jednak ważny do zaobserwowania. Zanim dojdziemy do tego, jest jeszcze jeden typ reakcji. Bo zauważyliście, że to są reakcje w jakim obszarze? Pozytywnym czy negatywnym? Negatywnym. Jest jeszcze jeden typ reakcji i on się bardzo wiąże z obwinianiem, ale to jest typ reakcji, kiedy ja mówię, ale ze mnie bałwan. Następnym razem zrobię to lepiej. To jest, moi drodzy, upokarzanie. I to jest równie niebezpieczne, jak obwinianie innych. To jest obwinianie samego siebie. Usprawiedliwianie. Czyli mamy trzy typy reakcji, które chyba zgodzimy się wszyscy są negatywne. A ktoś już zaczął tutaj w kierunku tego, co naprawdę byśmy chcieli. Jaki typ reakcji, waszym zdaniem, byłby najbardziej konstruktywny w momencie, gdy popełniamy błąd? Akceptacja, zgadza się. Wyciągnięcie wniosków. Wyciągnięcie wniosków, doskonale.
naprawienie tego błędu. To są wszystko doskonałe pomysły. Jak można by to w jednym słowie zawrzeć, ten typ reakcji? Nauka. Ktoś powiedział odpowiedzialność? O to chodzi. No i wyobraźcie sobie teraz, jakby świat mógł wyglądać inaczej, gdyby wszyscy dążyli do tego, żeby zachowywać się odpowiedzialnie. Czy byłaby różnica? Zdecydowanie. Odpowiedzialność jest tym, do czego dążymy. I już wspomnieliśmy o tym, że jednym ze składników tej odpowiedzialności jest przyznanie się do błędu. I o tym będziemy troszkę mówić dzisiaj. Natomiast drogą do tej odpowiedzialności jest wspomaganie świadomości, gdy zdarza nam się, a myślę, że się w większości nam zdarza, wchodzić w regiony upokarzania, obwiniania, czy też usprawiedliwiania. I ja mam taką metodę, którą przekazuję uczestnikom moich kursów. Jest to, nazywa się to metoda 2 złotych. A działa to w ten sposób. Umawiamy się wszyscy, że gramy w tą grę. I jeżeli ktokolwiek zaczyna się usprawiedliwiać lub obwiniać kogoś o popełniony błąd lub też upokarzać samego siebie, każda z osób, która jest zaangażowana w tą grę, może powiedzieć: czy to jest 2 złote? I wtedy ta osoba musi się zastanowić i pomyśleć: no tak, to faktycznie było usprawiedliwianie. Przyznaję się do tego błędu, wyciągam z kieszeni 2 złotówkę i do umówionego słoika czy skarbonki tą 2 złotówkę rzucam. To wspomaga moją świadomość. I to musi zacząć się od samej góry. Od osoby, która jest prezesem, która zarządza organizacją. Wszyscy muszą w to grać. Wtedy zmieniamy kulturę całej organizacji. No dobrze. Mówimy tutaj o błędach, o jak wspomagać własną odpowiedzialność, jeśli chodzi o popełnianie błędów. Natomiast tematem dzisiejszego spotkania jest sprawiedliwe przywództwo. A jeśli mówimy o sprawiedliwości, z czym najczęściej kojarzy Wam się pojęcie sprawiedliwości? Sądem, wymiar sprawiedliwości, prawda? I faktycznie wymiar sprawiedliwości jest takim najczęstszym skojarzeniem, jeśli chodzi o samo słowo sprawiedliwość. I mogę Wam tutaj dać takie 2 przykłady, które być może to zilustrują z mojego własnego życia i wiąże się to faktycznie z wymiarem sprawiedliwości. Pierwsza sytuacja wydarzyła się, gdy mieszkałem w Stanach. I nie wiem, ilu z Was było w Stanach. No, kilka osób. Pewnie zauważyliście, że w Stanach bardzo często są ograniczenia prędkości w pobliżach szkół. To się nazywa school zone. I to są ograniczenia prędkości do 15 mil na godzinę. Bardzo powolutku trzeba przez te obszary przejeżdżać. Ja kiedyś przejeżdżałem przez taki obszar, byłem tego w pełni świadomy. Szkoła była na przeciwnym rogu skrzyżowania. I skręcając w lewo, byłem przekonany, że wyjeżdżam już z tego obszaru. A więc skręciłem, zacząłem przyspieszać, zauważyłem policjanta z radarem. Myślałem, że on czyha na tych, którzy jadą prosto. I nagle on mnie złapał. Byłem bardzo zaskoczony, kiedy on mi pokazał, że znak oznaczający koniec tego obszaru school zone znajdował się jeszcze kilkanaście metrów dalej. Czyli ja technicznie ciągle jeszcze znajdowałem się w tym obszarze. No cóż, dostałem mandat. Ale chciałem to wyjaśnić w sądzie, ponieważ wydawało mi się, że moja sytuacja, okoliczności tej sytuacji były na tyle istotne, że chciałem, żeby sędzia wydał sprawiedliwy wyrok. Poszedłem do sądu, wcześniej przygotowałem zdjęcia skrzyżowania, schemat skrzyżowania, gdzie jechałem, w którym kierunku. Kiedy znalazłem się na sali sądowej, sędzia zaprosił mnie do zaprezentowania mojej sprawy. Przekazałem wszystko to, co miałem do przekazania. Sędzia bardzo uważnie słuchał. Po skończeniu
mojej wymowy. Sędzia wytłumaczył mi, jakie w tym konkretnym obszarze działają przepisy, jakie są prawa, równocześnie przyznając mi to, że to było bardzo nieoczywiste z mojego punktu widzenia jako kierowcy. Sytuacja skończyła się w ten sposób, że sędzia, uznając część mojej racji, powiedział, że muszę zapłacić mandat, ale bez tak zwanego adjudication, czyli bez punktów na prawie jazdy. I bez, to nie zostawało w moim zapisie. Poczułem się bardzo dobrze. Mimo, że musiałem zapłacić słoną karę, to było $270. Ale czułem się potraktowany sprawiedliwie. Niedawno miałem sytuację w Polsce. Czemu się śmiejecie? Bardzo wąski przejazd, samochody zaparkowane po obu stronach ulicy, niejasna sytuacja, doszło do zderzenia lusterkami, takiego pacnięcia lusterkami mojego samochodu i tego, który jechał z przeciwnej strony. Pękły lusterka, ten drugi kierowca uparł się, że on wezwie policję. Okej, no trudno, nic nie mogę na ten temat poradzić. Przyjechała policja, wysłuchała nas obu, obaj dostaliśmy mandat. Takie są przepisy. Współwina. Ja to rozumiem. 250 zł. To nie jest najniższy mandat, nie jest może najwyższy, ale ja ciągle czułem się, że w tych okolicznościach nie powinienem dostać mandatu, dlatego że tak naprawdę zarząd miasta nie zadbał o to, żeby przejazd na tej ulicy był bezpieczny. Czyli są tu pewne okoliczności łagodzące, można by powiedzieć. Poszedłem do sądu. Wchodzę na salę sądową, sędzia, pani sędzina, tak się chyba mówi. Pani sędzia, dziękuję bardzo. Pani sędzia od samego początku mówi do mnie bardzo szybko, tak, że ja nawet nie do końca rozumiem, o czym ona mówi. Pyta, czy przyznaje się do winy. Ja mówię, no tak, doszło do kolizji faktycznie, jednak są pewne okoliczności, które chciałbym przedstawić tutaj. Nie, ja już wszystko to wiem, pan już to napisał. Co pan chce, większej kary jeszcze? Ja mówię, no nie, tylko wydaje mi się, że są okoliczności. Wie pan, tu są widełki, to może być do 5000 nawet kara. Chce pan więcej, bo to może być więcej. Możemy ten proces pociągnąć jeszcze dalej. Nie dała mi dojść do słowa. W końcu wycofałem się z tego, pomyślałem sobie, nie ma sensu. Wyszedłem stamtąd. Jak myślicie, jak się wtedy czułem? Oszukany. Sprawiedliwy proces nie doszedł do skutku. Ja nie poczułem się potraktowany sprawiedliwie. A w sytuacji w Stanach, mimo że musiałem zapłacić i to słoną karę, czułem się bardzo dobrze. No i sprawiedliwy proces działa podobnie w organizacjach, w firmach. Proces ten został zbadany w latach 70. przez dwóch naukowców i potwierdziło się, że ludziom tak naprawdę zależy nie tylko na wynikach, że jeżeli skreujemy sytuację tak zwaną win-win, wydawałoby nam się, że no przecież powinni być zadowoleni z tego. Dostali to, co chcieli. Jeśli ludziom wydaje się, że zostali potraktowani w sposób niesprawiedliwy, nie czują wygranej. Jedną z podstaw sprawiedliwego procesu jest bardzo podstawowa ludzka potrzeba. Jak myślicie, czego tak naprawdę często od innych w organizacjach, w hierarchiach? Uznania, szacunku. Dokładnie tak. Okazanie tego szacunku w stosunku do drugiej osoby jest niesamowicie ważnym elementem sprawiedliwego procesu. Gdy ludzie czują, że są szanowani, gdy pracownicy czują, że są szanowani przez swoich przełożonych, wtedy pojawiają się w ich umysłach procesy, które są zupełnie dobrowolne. Rzeczy, których często no, nie jest się w stanie wymusić od ludzi, ludzie robią dobrowolnie. Są
Są takie trzy zasady sprawiedliwego procesu, o których chciałbym wam powiedzieć i o których warto pamiętać. Nie wiem, czy ilu z was ma stanowiska przełożonych, gdzie macie pod sobą jakieś organizacje, grupy ludzi. No jest tu kilkanaście dobrych osób. Więc to szczególnie do was powiem, dlatego że to są zasady, których powinni przestrzegać przywódcy, ludzie, którzy zarządzają, którzy przywodzą, przewodzą grupą innych. I często zdarzają się sytuacje, w których no, jest kryzys, jest ciężko. Musimy czasem podjąć decyzje, które nie będą korzystne materialnie dla naszych pracowników. Podobnie jak decyzja sędziego w Stanach nie była korzystna dla mnie, ponieważ musiałem zapłacić ten mandat. Pierwszym elementem sprawiedliwego procesu jest zaangażowanie. Co to znaczy? Jeśli mamy sytuację, w której może musimy kogoś zwolnić, może musimy zwolnić całą grupę osób, jest kryzys, jest mniej zamówień dla firmy. Jeśli zaangażujemy tą osobę, czy te osoby w dialog dotyczący ich samych, ich pracy. Jeśli jest to sytuacja, w której osoba być może jest posądzona o jakieś wykroczenie. Gdy zaangażujemy tę osobę w dialog, ta osoba wtedy ma możliwość zweryfikowania lub zaprzeczenia pewnym faktom, ma możliwość odniesienia się do tej sytuacji, czasem nawet ma możliwość zaproponowania innych rozwiązań, których być może my sami nie widzieliśmy wcześniej. A więc zaangażowanie, dialog z tą osobą, czy też z tymi osobami, których ta decyzja tak naprawdę dotyczy. Komunikacja taka wprost komunikuje szacunek dla drugiej osoby. I ten szacunek jest tym pragnieniem, do którego my tak często dążymy. Drugim elementem jest wyjaśnienie naszej decyzji. Przedstawienie faktów w taki sposób, żeby ta druga osoba czy te osoby zrozumiały, jaka jest sytuacja, jakie są okoliczności, dlaczego ta decyzja musi być podjęta tak, a nie inaczej. I to wyjaśnienie powinno być potwierdzone. To jest taki cykl w ogóle komunikacji międzyludzkiej, o którym ja dużo mówię na moich kursach. A propos, zanim zapomnę, mam dla was niespodziankę na samym końcu, więc gdybym zapomniał, to przypomnijcie mi, że jest dla was niespodzianka jeszcze. Doskonale. A więc wyjaśnienie procesu decyzji, wyjaśnienie w jaki sposób doszliśmy do tych wniosków, które przywiodły nas do tej decyzji, którą teraz musimy podjąć. I ten cykl to jest pytaj, słuchaj, potwierdzaj. Jeśli rozmawiamy z tą drugą osobą, ważne jest, żeby upewnić się, że ta osoba dobrze zrozumiała to, co im powiedzieliśmy. Żeby własnymi słowami być może powiedziała to, co usłyszała od nas. Bo wtedy my też możemy zweryfikować, czy ta informacja dotarła do nich tak, jak była zamierzona. Trzecim elementem składającym się na sprawiedliwy proces jest
przedstawienie naszych oczekiwań w bardzo jasny sposób po podjęciu decyzji. Co to znaczy? To znaczy, że to jest ten etap, który dzieje się po podjęciu decyzji. Bardzo często pracownicy nie mają jasności, gdy coś się zmieniło, co do tego, jakie są wobec nich nowe oczekiwania, jakie są nowe mierniki wydajności. Ten krok, czyli jasność naszych oczekiwań w stosunku do tej organizacji, tej grupy, której ta decyzja dotyczyła, jest trzecim niesamowicie ważnym, istotnym elementem sprawiedliwego procesu. I tutaj jest często tak, że menadżerowie, wydaje im się, zaangażowanie to jest to i że to wystarczy. Że jeżeli tylko porozmawiamy z nimi, zrozumieją, dlaczego musimy takie decyzje podjąć, to to już starczy. I zapominają o tych dwóch kolejnych krokach. No to jest troszkę tak jak stołek, który ma trzy nogi. Na trzech stoi stabilnie, ale na jednej czy dwóch, wyobraźcie sobie. Ten proces wtedy nie jest skompletowany. Jednocześnie ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że sprawiedliwy proces to nie znaczy jednomyślność. To nie znaczy, że wszyscy muszą się zgadzać, że tak jest dobrze. To nie znaczy również, że menadżerowie tracą prawo do podejmowania decyzji, do zarządzania firmą. To nie jest to samo, co demokracja. Sprawiedliwy proces to poczucie wszystkich w tej organizacji, że są traktowani z szacunkiem i sprawiedliwie. No i teraz chciałbym wrócić do tego, o czym mówiliśmy na początku. O tym popełnianiu błędów. Błędy nam się zdarzają. Nawet prezesowie wielkich firm, przywódcy wielkich krajów popełniają błędy. Przyznanie się do błędu jest fundamentem sprawiedliwego procesu. Jeżeli ten przywódca nie stanie przed całą grupą w sytuacji, kiedy faktycznie coś zawalił, czegoś nie przewidział, coś się wydarzyło nie tak, jak on chciał, zamiast to ukrywać, zamiast obwiniać innych, zamiast usprawiedliwiać, gdy on stanie przed grupą i powie szczerze, od serca, ze skruchą, słuchajcie, popełniłem błąd. I teraz chcę wam przedstawić, jak ja ten błąd chcę naprawić. Jak myślicie, jaka byłaby reakcja grupy w takiej sytuacji? Odpuszczenie grzechów. Dokładnie. Odpuszczenie grzechów czasem może nie do końca, jeżeli ten błąd był naprawdę poważny, ale to buduje co? Zaufanie, dokładnie. Krok przyznania się do błędu jest w moim mniemaniu najważniejszym elementem sprawiedliwego procesu. I to jest to, co mi tak brakuje, czego mi tak brakuje, jak patrzę na polityków, którzy, no, zdarza im się popełniać błędy. Nie każdy jest ideałem, prawda? Ja jeszcze w Polsce nie usłyszałem osoby, a jestem tutaj już od kilku lat, która by powiedziała, słuchajcie, to był błąd. To nie było dobre zagranie. Ale my to umiemy naprawić. I oto jest plan, jak to zrobimy. No, to się prawie nigdy nie zdarza w polityce, niestety. To jest takim, tu już nie będę dygresji zbyt długie robił, ale to jest jednym z problemów, niestety, procesu demokratycznego, w którym większość polityków dba o to, żeby wygrać wybory. A bardzo niewielu z nich tak naprawdę ma na myśli i na sumieniu dobro całości, dobro kraju. Wobec tego często przyznawanie się do błędu jest postrzegane jako krok w złą stronę, bo może im to zagrozić
ilość głosów, które otrzymają. I w Stanach to się też zdarza. Ameryka absolutnie nie jest ideałem w tym zakresie. No dobrze, ale co dzieje się, gdy brakuje sprawiedliwego procesu? Poczucie niesprawiedliwości. Poczucie niesprawiedliwości. Czy zauważyliście, co się ostatnio działo w kopalniach na Śląsku? Myślę, że większość z Was słyszała, co się działo, prawda? Górnicy czuli się pokrzywdzeni. Tutaj już abstrahuję od meritum sprawy dotyczącego ich wynagrodzeń, czy ile mają tych trzynastek czy czternastek, ile dostają w porównaniu z innymi pracownikami. Tutaj mówię o czym innym. Mówię o sytuacji, w której oni zostali do pewnego stopnia zaskoczeni decyzją o zamknięciu kopalni. Jak ja usłyszałem o tym, co się działo i troszeczkę zgłębiłem sprawę, zorientowałem się, jakie były mechanizmy tego procesu, zorientowałem się, że faktycznie zarządca tej organizacji, no czyli nasz rząd de facto, bardzo skrzętnie ukrywał te plany reorganizacyjne, a mówiąc dokładnie, zamknięcia tych nierentownych kopalni. No więc, co się stało dalej? Zaczął się bunt, prawda? Zaczęły się groźby strajków i kosztem niesprawiedliwości najczęściej jest właśnie bunt pracowników, pewnego rodzaju rewolty. To się może w różny sposób objawiać. W niektórych sytuacjach mogą to być właśnie strajki. W innych sytuacjach mogą to być tak zwane nasiadówki, gdzie pracownicy zamykają się w zakładzie i mówią, że nie wyjdą, dopóki czegoś nie dostaną. No i w jaki sposób cierpi na tym organizacja, firma? Spadki. No, już rekrutacja, wiadomo, ale jakie są koszty, myślicie, niesprawiedliwości? Większe niż sytuacja. Dokładnie. Większe niż koszty naprawienia błędów, gdybyśmy się do tych błędów przyznali. Dokładnie o to chodzi. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w momencie, kiedy ludzie są tak rozgniewani, że dochodzi do rewolty, czy buntu, czy strajku, wtedy już nie wystarcza im naprawienie samego błędu, czyli na przykład wyrównanie płac, jeżeli o to chodziło, czy też polepszenie samych warunków pracy, jeśli o to chodziło. Nie, to już jest w tej chwili za mało. Oni teraz już żądają ukarania tych, którzy zawinili. Może to wiązać ze zwolnieniem ze stanowiska pewnych zarządców, może to wiązać z finansowym ukaraniem tych osób. Tak czy inaczej, koszt niesprawiedliwości jest znacznie wyższy niż korekta błędów, jeśli postępowalibyśmy w procesie sprawiedliwym. No i teraz wyobraźcie sobie, że te kopalnie, no to jest oczywiście potrzebna sprawa, gospodarczo jest to istotne. Polska, jak też właściwie reszta całego świata, polega ciągle na kopaliskach do zapewniania nam energii. Ale pewnie zdajecie sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach gospodarka w dużej mierze polega na wiedzy. Tym, co jest tu, a nie tylko pracy fizycznej. No i teraz ten mechanizm sprawiedliwego procesu, który, jak już mówiłem, jest tak istotny w zarządzaniu organizacjami, w przypadku wiedzy, czyli w przypadku tym, co jest zawarte w umysłach naszych pracowników, jest tym bardziej istotne. Dlaczego? Czy myślicie, że można kogoś zmusić do podzielenia się wiedzą? Prawie niemożliwe. Kreatywność, innowacja. Czy myślicie, że ludzie, którzy czują się traktowani niesprawiedliwie,
będą otwarcie współpracować, dzielić się swoimi pomysłami z innymi? To są te koszty niesprawiedliwości, które jeżeli uświadomimy sobie ten cykl, i to słowo już padło, że sprawiedliwy proces buduje, pierwszym elementem, który on buduje w świadomości członków tej organizacji czy firmy, to jest zaufanie. Zaufanie do zarządu, zaufanie do tego, że oni naprawdę mają moje dobro, moje jako pracownika, główny cel. No i zaufanie, jeśli zbudujemy to zaufanie, prowadzi do współpracy. A konkretnie do dobrowolnej współpracy, co właśnie w gospodarce opartej na wiedzy jest tak istotnym elementem. Gdy ludzie czują zaufanie, chętnie współpracują. Współpracują z innymi w zespole, współpracują z firmą jako całością, dzielą się swoimi pomysłami. Co, do czego myślicie, prowadzi współpraca w firmie? Do wydajności, dokładnie. Czyli osiągi. Osiągi znacznie idą w górę. No tak, ale dlaczego tak wiele firm, przynajmniej tych, które ja zaobserwowałem, nie stosuje tego sprawiedliwego procesu? Wydawałoby się przecież to takie łatwe. Wystarczy przyznać się do błędów, kiedy je popełnimy, pokazać szacunek pracownikom, spowodować, że będą nam ufać, że będą ze sobą współpracować. Banał, prawda? Jednak są pewne bariery, które często istnieją w umysłach zarządców, przywódców, menadżerów. Bardzo częstym zjawiskiem, nie wiem, czy spotkaliście się z czymś takim, wydaje mi się, że wiedza to władza. Wobec tego, z tego punktu widzenia, nie chcą się dzielić tą wiedzą z innymi, bo czują się zagrożeni. To jest taki paradygmat, który po prostu, no nie ma co, tylko musi być przebity. Tak jak ściana, która przed nami stoi, musimy tą ścianę zburzyć. Bo to są rzeczy, które zostały już udowodnione przez wiele statystyk, że nie są prawdziwe. Szczególnie, tak jak powiedziałem, w gospodarce opartej na wiedzy, to, z czym mamy dzisiaj najwięcej do czynienia. Dodatkowo menadżerowie bardzo często mylą sprawiedliwy proces ze sprawiedliwymi wynikami. A jak już chyba powiedzieliśmy sobie tutaj i zgodziliśmy się na różnych przykładach, same wyniki nie wystarczają. Proces, w którym te wyniki zostały osiągnięte, jest równie ważny, jeśli nawet nie ważniejszy od samego wyniku. Pamiętajcie, ludzie przyjmą decyzje, które są dla nich nawet niekorzystne, jeśli poczują, że te decyzje zostały osiągnięte w sprawiedliwym procesie. No i teraz, jeśli zastosujemy sprawiedliwy proces w naszych organizacjach,
To się nawet może odnosić do Toastmasters. Myślę, że ta organizacja jest tak mocno zbudowana na pojęciu po angielsku integrity, po polsku prawości, integralności, zaufania, szczerości, przyznawania się do błędów. Że w tej organizacji prawdopodobnie jest to bardzo naturalne. Jednak zapraszałbym Was do wzięcia pod uwagę we własnych firmach, którymi zarządzacie, w organizacjach, w których jesteście przywódcami. Potraktujcie to jak wycieczkę do sklepu, zakup marynarki. Zakładam marynarkę, patrzę w lustro, pasuje, kupuję. Jeśli nie pasuje, odkładam na wieszak. Ale przewiduję, że jeśli zastosujecie te podstawowe zasady sprawiedliwego procesu, to że w waszych organizacjach, w waszych firmach zbudujecie zaufanie, zwiększycie współpracę, zwiększycie osiągi, zwiększycie wasze wyniki. A jest wiele firm, szczególnie właśnie tych bazujących na wiedzy, które na pewno mogą skorzystać z lepszej współpracy, z większej dobrowolności dzielenia się swoją wiedzą wszystkich pracowników. No i na sam koniec niespodzianka, o której wspomniałem. Otóż ja prowadzę kursy otwarte poza konsultingiem dla firm. I tak się składa, że za 2 tygodnie w Warszawie mam kurs Sekrety mocy prezentacji. 7 i 8 lutego. Jest to kurs, który naprawdę pozwala uczestnikom doświadczyć głębi komunikacji międzyludzkiej. Jest to kurs w pełni interaktywny, polegający głównie na grach. Jest tam oczywiście trochę teorii, ale są to głównie gry. Ja biorę na kurs zaledwie 10 osób jednorazowo, więc to jest bardzo kameralna atmosfera. Kilka tutaj osób na sali już doświadczyło moich kursów, więc ewentualnie mogą się z nami podzielić. I postanowiłem wczoraj, że ofiaruję jedno miejsce na moim kursie w Warszawie za 2 tygodnie chętnej osobie. O. Obawiałem się, że może tak być. Wobec tego, ponieważ jest więcej niż jedna osoba chętna, zrobimy losowanie. Może zacznę od tego, z tych osób, które są chętne. Czy ktoś ma dzisiaj urodziny? Jacek. W sierpniu. Czy nie ma dni? Okej. A wczoraj? W tym tygodniu? Dobra, słuchajcie, to zrobimy inaczej. Zrobimy po prostu rzetelne losowanie. Wobec tego te osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w moim kursie Sekrety mocy prezentacji 7 i 8 lutego w Warszawie, zapraszam do kontaktu. Tutaj akurat nie ma adresu strony, ale turnauglobal.com, to jest strona internetowa. Napiszcie do mnie w kilku słowach, dlaczego chcielibyście wziąć udział w tym kursie. I z tych osób, które się zgłoszą, wylosuję jedną, która będzie miała darmowe wejście na kurs. A powiem wam, wartość tego jest 1690 zł. Taka jest kwota inwestycji w to szkolenie. Więc zapraszam do kontaktu. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, jestem do waszej dyspozycji. A teraz dziękuję za wasz czas i uwagę.